Ten odcinek to jedna wielka trzoda. Bagaże są całe! Bąd, gębo! Przestań, człowieku, co ty robisz? Ola! Ola, nic się nie stało! Weźcie uważajcie, o mało nogi nie złamaliście! Ale nie chciał! Nic się nie stało! Nic się nie stało w ogóle! Wstydzę się samym komentowaniem tego, okej? Mamo, nie oglądaj tego filmiku. Może wybierzemy się dziś wieczorem? No, nie wiem po co. Porozmawiamy sobie na spokojnie o czym? Sami. O czym chcesz rozmawiać? O wszystkim, o nas. Ty nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jakie wielkie ciarki wstydu będziesz miał zaraz na sobie. No ale to w sumie nic nowego. W końcu to ciunkaj loczki. Let me guess. Your home? It was. And it was beautiful. Dzisiaj odcinek bez sponsora, aczkolwiek chciałbym zachęcić was wszystkich bardzo serdecznie do subskrybowania tego kanału. Jest to bardzo miłe, w ten sposób będziecie się dowiadywać o nowych filmach. Pierwsi, ale też przypominam, rozkład jazdy, jeżeli chodzi o ten kanał, czyli czwartki 18 oraz niedziela 12. Bez zmian zawsze powinny pojawiać się o te odcinki, chyba że nie żyję. Pamiętniki z wakacji! Zapamiętaj ten czas. Co tu się dzieje w ogóle? Co to jest jakiś Power Rangers? Gran Canaria jest po prostu piękna. Ten urlop nam się należy. Dziękuję ci, cioteczko. Mega wakacje! Kolorowe drinki, gorące laseczki. Takie rzeczy widziałem tylko w TV. Odlot! No nie. A nasi bohaterowie zapowiadają się wyjątkowo. Mam nadzieję, że to nie będzie jedna wielka katastrofa, bo moja rodzina jest dość szalona. Oj, Nikola, ty jeszcze nie wiesz, jaki to będzie zły odcinek. Jest tu pięknie, cudownie, Gran Canaria jest przepiękna. Czujemy się na wakacjach naprawdę świetnie. Wszystkie widoki są cudowne. Super, Dorota, brzmi jak wakacje. Jesteście na wakacjach? Moje ciało to mój kapitał, ja nie muszę płacić za drinki. Gdy podoba mi się jakiś chłopak, od razu do niego lecę. Mam zawsze to, czego chcę. No tak, no i największy kwiatek jak zawsze na końcu. Ona nie musi płacić za drinki i wykształcenie. Na Gran Canarię przylecieli właśnie domańscy z Fromborka. Jedziemy na urlop, no dzięki ciotce mojej. No w zasadzie dzięki świętej pamięci ciotce, bo dostaliśmy po niej spadek. Teraz możemy zaszaleć, ale to tak zaszaleć, że klękajcie narody. Ty, on już nam grozi! Przed lotniskiem Tymon bawi się wózkiem bagażowym. Nie kończy się to szczęśliwie. No ojciec, dawaj tutaj, szybciej! O ja! Sorry, man! Bagaże są całe! Bąd, gębo! Przestań, człowieku, co ty robisz? Ola! Nic się nie stało! Weźcie uważajcie, o mało nogi nie złamaliście! Ale nie chciał! Nic się nie stało! Oj, za dużo złego tu się wydarzyło naraz. Nie skomentuję tego wszystkiego, jak mogę to podsumować, że mamy tu polskiego Jamesa Bonda, no. Już przed autobusem pojawia się kolejna niespodzianka. Ponownie spotykają Maksymiliana, który padł ofiarą wózka na bagaże. O, witam pana znowu, witam! Jakoś nie mam przyjemności. Ale spoko, no jedziemy na wakacje, wy też na wakacje? Jedziemy na wakacje. No to super, mam nadzieję, to razem będziemy! On go zaraz gdzie? Tego jeszcze, tu hotel, long time. Una hora. Panie, to jest taka ora z tymi ludźmi, że się w parę nie mieści. Trzeba po prostu przeczekać. Daleko jeszcze nie hotel? Zaraz będzie. Tymczasem wśród części skłóconych rodzin pojawia się nić porozumienia. Pomiędzy Nikolą z rodziny Imprezowiczów, a Natanielem Kalickim pojawia się pierwsze gorące spojrzenie. No tego właśnie potrzebowaliśmy. Gorących spojrzeń w ciągaj loczki. Ta rodzina w busie zachowywała się jak trzoda chlewna. Ja przepraszam, ale nie mogę tego inaczej nazwać. Ta rodzina jest po prostu straszna. Wiecie co, przypomniało mi się, jak bardzo kiedyś chciałem pójść do aquaparku i z tego powodu musiałem wyjechać za granicę, gdyż w polskich aquaparkach niestety jest sporo moich widzów, ogólnie jest dużo ludzi w polskich aquaparkach. To nie jest dla mnie najbardziej komfortowe robić sobie zdjęcia z widzami w kąpielówkach, a gdy odmówię to, żeby ktoś mi robił z ukrycia zdjęcia. Więc pakowałem się w auto z Julką, pojechaliśmy pod Berlin do Tropical Island, to taki duży aquapark, bardzo duży. I parkujemy auto, wysiadamy i ja zwracam uwagę, że nad wejściem pisze: dzień dobry. I tak, patrzę na Julkę, Julka patrzy na mnie. No i mamy Gran Canaria, tak? Maksymilian chce w końcu odpocząć po transferze z lotniska. To była dla niego prawdziwa katorga.
Jednak to nie koniec niespodzianek. Tak. Ale jakie klucze? Oni będą mieszkali? Przepraszam. Proszę, mamy tu. No, przepraszam. Wyszło. Tak, tak. Ale to jest niemożliwe, absolutnie. Dajcie spokój, czy ci, czy ci państwo będą mieszkać ściany z nami? Między... Ale przecież będzie się działo, z nami? Będziemy się bawić. Ci ludzie nie wiedzą, co znaczy słowo kultura i szacunek. Proszę pana, ja nie będę z nimi mieszkał. Ale o co wam chodzi? No jaki szacunek? Przyjechaliśmy na wakacje? No właśnie. Będzie się działo. Proszę pana, proszę państwa, jak to podają. Temu zapłaciłem za wakacje po to, żeby wypocząć. W zoo jest większy spokój. Gościu! Gościu! Nie widzisz, że tam jest swój apartament? Wypadł do swojego apartamentu w ogóle. Wyjazd już! Tatuś się tam woła! Twój taki sztywniaczek! Wypadł, wyjazd! Co tu się dzieje? Głowa mnie boli! Bardzo przepraszam! Bardzo państwa przepraszam, ale prosiłbym o spokój, co? Witamy sąsiada na pokładzie! Witamy sąsiada na pokładzie! Tymon, sprowokowany uwagami pana Kalickiego, wskakuje do jego basenu. Chce pokazać rodzinie biznesmena, jak powinno się spędzać wakacje. Nie patrz tak na mnie. Ostrzegałem was na początku, że to was czeka. Ty, Adam, zawsze mówi, że najgorszy odcinek, a potem zaleń... Masz za swoje robaku jeden, teraz tym żyj! Takich ludzi powinno się odseparować od społeczeństwa. Oni nie powinni się nazywać homo sapiens. Wow, wow! A pan skąd jest? Z Austrii? Tatuś, co masz taką minkę? Co się stało? Nie pytajcie. Co to się stało? Dobry jest. To miał być ten moment, kiedy wszyscy wybuchamy śmiechem. Kochani, gromadzimy się tu wszyscy w kółeczku i wspólnie po prostu nasz brzuszki rozbolały od tego skeczyku. Pamiętniki z wakacji to paradokument komediowy. Fajnie, co? Idziemy się bawić, pić. Dobra. Kasę mamy, klucze mamy? Mamy wszystko, mamy. Chodźcie, idziemy się bawić. Dobra. No powiem szczerze, że moja rodzinka wygląda dzisiaj zarąbiście. Jak pójdziemy w miasto, zawojujemy całą Gran Canarię. Zrobicie kapciur de flag. Kilka godzin później. Część rodziny Domańskich wróciła już z imprezy. Przez to pojawiają się nowe konflikty. Kolejna runda to syn kontra syn. Tymona denerwuje to, że Julian obnosi się z pieniędzmi. Weź, proszę, nie mów nic, dobra? I bądź cicho już, okej? Ty, słuchaj. Sam bądź cicho. I do mnie tak nie mów. Swój do swojego ciągnie i są tacy sami. Co tam u ciebie? No, spoko. Od 10 minut odczuwam ból fizyczny. Domańscy myślą, że jak mają pieniądze, to wyobrażają sobie, że mogą wszystko. A tak w ogóle nie jest. O czym ty w ogóle mówisz, ty żółty Hot Wheelsie? Julian, spokojnie. No to nie spokojnie, nie wtrącaj się. Nie boli mnie. Załatwię to z tym wieśniakiem. Co ty? Słuchaj, ty sam jesteś wieśniakiem. Hej, sam jesteś wieśniakiem. Myślisz, że co? Że masz pieniądze i co? Dobrze, ci idioto jeden, co ty tutaj bardzo robisz, dobrze! Teraz będzie wiedział, kim jest tutaj w tym hotelu. Znowu jest ślisko. Ej, ten młody Domański to jakiś idiota. Takie wieśniaki jak on powinny siedzieć na swoich gospodarstwach i kopać ziemniaki. Nie wiem, kto go w ogóle tutaj wpuścił. O, jak ja nienawidzę, gdy ludzie nazywają innych wieśniakami! Bezpośrednio mając na myśli, że mieszkając w mieście jesteś kimś lepszym. Kategoryzowanie społeczeństwa, jakbyśmy żyli dalej w średniowieczu. Wielka mi k***a szlachta, którzy gdyby nie ci wieśniacy, to by nie mieli co do gara włożyć i na co wydać pieniędzy. A to sam nie chodzi o kapitalizm, to chodzi po prostu o to, że jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, to nie mów tak. To jest bardzo niemiłe. Już terminów na R nie będę tutaj przytaczał. Po prostu wszyscy mamy tą samą słoną skórę, przypominam. Tym razem ta banda prymitywów po prostu przeszła samą siebie. Ja tego tak nie zostawię. Ty już im piąty raz grozisz. Tutaj dostałem skargę od sąsiadów. Ale... Tak, na państwa, że państwo no wieczorami urządzają po prostu głośne libacje, że jest niekulturalnie. Kto panu tak nie żeśmy opowiadał? Oni? Tak, są sąsiedzi. Ci? Proszę pana, proszę pana, oni są trochę nie halo. Oni całą noc się awanturowali, skaczą do basenu, nie wiadomo co oni tu wyprawiają. Co oni? O co oni? Oni nas po prostu ja zaczepiali, rozumiem, dokuczali, natomiast... proszę pana, nie, nie, absolutnie. My jesteśmy grzecznie, normalnie zachowujemy się, jesteśmy na proszę wakacjach. Proszę pana. Chcemy się bawić. Rozumiem. Ja panu powiem, my jesteśmy na wakacjach. Normalna tak polska rodzina, co my tu złego robimy? Wiemy, że ja słyszałem na przykład, piwko, że państwa syn pobił syna sąsiadów. Nie, nikt tu nikogo, proszę pana, nie pobił, nikt tu nikogo nie pobił. To, powiedz pani, jak było. Trzeba jakoś dzień zacząć. Opowiedz, jak było, bo pan tak, tu mówi, powiedz panu, bo pan tutaj...
sąsiadów? Panu opowie, jak było. Przecież my jesteśmy spokojni, sam pan widzi. Całkowicie normalna polska rodzinka. To jest 500 euro, rozumiesz? 500 euro, weź sobie dla siebie, dla swojej rodziny, idźcie się euro. Zabawić. Bardzo śmieszne. 500, dajcie nam wreszcie 500, święty spokój, weźcie te 500 euro. No, rezydent mnie zawiódł. W związku z tym myślałem, że jak facetowi dam te 500 euro, gdzie mógłby sobie pożyć ze swoją rodziną przez te wakacje, o, dokładnie tak, a ich nie wziął, no to teraz nie wiem, co zrobić. No będę musiał wymyśleć coś innego. Zobaczymy, kto się będzie bawił dobrze. Przyjdą ostatni. Mądrzejsi na wasze miejsce. Zobaczymy, kochany, nie mów mi o mądrzejszy, bo mądrość u ciebie to została na poziomie podaż od twoich sandałów. Woli was, że my się tak świetnie bawimy, aby tu się nikt nie wiedzielacie. Co robisz? Chłopaki, wróciły na swoje miejsce. Chcesz, żebym tam poszedł? Co jest? Ona niego skoczy z tego balkonu? 500 euro to on se może wsadzić tam, gdzie słońce nie dochodzi. Nie pozbędzie się nas. Ani on, ani ta jego dziunia, co pije te sztuczne szampany, niby nie wiadomo za jaką kasę. Ze mną się nie zaczyna. Jeżeli nie przestaną, to będą mieli wojnę. Cholera. Zapowiada się kolejny rozbiór Polski. Mamusia, fajnie, że mamusia dzwoni. Tak, pięknie. Dorota. Mamusia najważniejsza, oleje. Czekaj, no mamusia dzwoni, bigos. Nie ma czasu, wyciągaj ten bigos. Takie plaże nie powinny być dla takich ludzi. Tylko dla takich kulturalnych właśnie jak my. Wow, wow. Słuchaj, mam propozycję, panie S. Może by tak zagłodzić 10 milionów ludzi, co ty na to? Rodzina z Fromborka chce sobie zrobić zdjęcie. I tym razem nie obejdzie się bez kłótni. Ja zaś się pozwolę, na niebie zasłaniacie słuchacze. Ej, nie ma. Pomysł Domańskich był dobry. Chcieli mieć pamiątkowe zdjęcie ze swoimi sąsiadami. Niestety to nie podoba się Kalickim. Dobra, to już jest naprawdę naciągane mocno. W sensie, no, sam miałem do czynienia z wieloma ekstrawertycznymi rodzinami i... Już bez przesady, okej? Okay? Nikola, córka Norberta, jest zażenowana tym, co robi jej rodzina. No ja nie wiem, o co chodziło Nikoli. No chcieliśmy się dobrze bawić, mówię, zrobię parę zdjęć, a ona uciekła, strzeliła focha, znikła nam gdzieś. Ale być może specyficzne zachowanie Domańskich przybliży do siebie Nikolę i Nataniela. Nie trzeba tu żadnego Romeo i Julita. Jan Kalicki chciał znaleźć spokój na urlopie, ale stracił go przez chaotyczną rodzinę Domańskich. Wraca z baru z drinkami. Spotyka po drodze Patrycję, która chce się z nim umówić na wieczór. Może wybierzemy się dziś wieczorem? No, nie wiem po co. Porozmawiamy sobie na spokojnie o czym? Sami. O czym chcesz rozmawiać? O wszystkim, o nas. Ja po prostu w to nie wierzę. Ja nie wierzę, co oglądam i co mi podesłaliście. Ja po prostu nie wierzę. Ja myślałem, że Pamiętniki z wakacji to już jest wyryta ścieżka, tu już nic się nie znajdzie. A to na sam dnie czekał akurat ten filmik, filmoszek. Nie no, chwila, no, czekaj, przestaw ten materac. Proszę pana. Tak, zrób już w końcu, bo ja tutaj oszaleję. Przez ostatnich kilka minut zastanawiam się, kto mnie najbardziej z tego całego towarzystwa irytuje. I wciąż nie jestem tak do końca zdecydowany, ale wydaje mi się, że najbardziej ta baba alkoholiczka, jak ona jęczy, zamknij po prostu łeb, kobieto. Zrób już w końcu, bo ja tutaj oszaleję. Patrycja i Tymon chcą namówić swoją siostrę Nikolę do zabawy. Dziewczyna jednak nie chce nigdzie z nimi iść. Uważa, że nie ma się w co ubrać. Jednak starsze rodzeństwo jest uparte. Patrycja obiecała, że wybierze Nikoli kreację na wieczór. Nie. Zakładaj to! To jest zakładaj. Twój kolor i twój rozmiar. To jest za krótkie. To nie jest za krótkie, ty nie jesteś starą babą. Ej, oni za 200 zł upokarzają się przed milionami ludzi na wiele, wiele lat. A wyobraźcie sobie, co można zrobić za 500+. Ja to swoją siostrę tak ubiorę, wystylizuję dzisiaj na balety, że jak ona wyjdzie, to wszyscy będą się za nią oglądać. Wiem, że to działa, bo sama się ubieram wyzywająco i każdy na mieście się ogląda na mnie po prostu. Czekaj, czekaj, gdzieś tu miałem puchar za wybranie najgorszej strategii do znalezienia sobie partnera na życie. Bardzo polecam zobaczenie różnicy pomiędzy bycie piękną a sexy. Przy jednym ze stolików stał samotny mężczyzna. Dziewczyna szybko poznała go z Nikolą i zostawiła ich samych. Niestety nowo poznana para nie mogła się porozumieć. Zbyt głośna muzyka plus językowa bariera uniemożliwiły rozmowę. Pani moja droga, było trzeba od razu do wujka zadzwonić. Jednak Portugalczyk postanowił poznać się z Nikolą bliżej. To się dziewczynie nie spodobało. Zauważył to także jej brat, który od razu zareagował. W ogóle, jeżeli kiedykolwiek ktoś zaczepia moją siostrę, to ma do czynienia ze mną, a ja nigdy nie odpuszczam.
No i przyszedł Jerzy, gwariacik, wariato. Po klabingu rodzeństwo Domańskich wraca do swojego apartamentu. Po drodze spotykają synów bogatej rodziny Kalickich. Weź proszę, ty weź, idź już pan, idź. Sam idź do siebie. Dlaczego z tego mogę? Sam idź do siebie. Stykaj mnie. Obić kalafakę? Lubisz kalafakę? Ej, powiem wam, że chłopaki do siebie dzisiaj tak ciągną, że może mieć przypadkiem dwie relacje miłosne na jednym odcinku. Nikola! Nikola, zaczekaj. Jezu, strasznie cię przepraszam za mojego brata i w ogóle za jego zachowanie. Ale nie przepraszaj mnie za swojego brata, przecież to jest wina Tymka. Ale mógł się pohamować, no. No, sorry. No tak. W ogóle, co tam u ciebie? No spoko. No spoko. Dawno się nie wierciłem tak, nagrywając ciumkajloczki. Zapewniam. Jak to się już po prostu skończy. To może zanim przyjdzie ten sok, podałabyś mi numer swojego telefonu? No dobra, możemy się wymienić. To pisz. Tak? No, 5-0. Jezus, moi rodzice idą. Patrz, Nikola nasza. O nie. 2 minuty spokoju, 2 minuty ciszy chciałem. Do domu! A ty trzymaj się z dala od mojej córki, bo nie chcę mieć z twoją mamą żadnych więcej awantur. Słuchaj, żeby się czepiała mojej rodziny. Żeby to było przedostatni raz. Żebym cię więcej z nią nie zobaczył, bo ci nogi z dupy powyrywam. No rozumiesz? Przestań. Rozumiesz, cicho bądź. Kochani! Zakazana miłość! Reżyser, największy romant. Oglądał High School Musical, Pierwsza twarzy Greya. No chłop ma doświadczenie, tak? Na jednej z plaż Gran Canaria Nikola, córka imprezowiczów, spotyka się z Natanielem. Oboje nie przejmują się zakazami Norberta. Wiesz co, chciałam cię bardzo przeprosić za poprzednią sytuację, za moich rodziców. Moja mama i tata strasznie się zdenerwowała i naprawdę chciałam cię przeprosić. Ale słuchaj, to w ogóle nie jest twoja wina, jak już to jest wina twoich rodziców. Nie masz co się obwiniać. Jeżeli chodzi o nich, to też chciałbym, żeby między nas się nie wtrącali do tego, bo chciałbym się z częściej z sobą spotykać. Dlatego, że bardzo mi się podobasz. Naprawdę? Tak. Ty mi się też podobasz. Super. Naprawdę. Bardzo super. Nataniel od samego początku bardzo mi się podoba i czuję, że coś między nami jest i chyba to jest to. Będzie siedziała do niego ze Świnoujścia do Wałbrzycha. Miłość nie zna granic! Kilometry nie istnieją! Nikola, a co ty tu robisz? Nic, co ty tu robisz z tym głupkiem? Jakim? No z głupkiem! Ja nie jestem żadnym głupkiem! Jesteś głupkiem! O co ci chodzi? Czy już się nie mogę z Nikolą zabawić? Przepraszam, co zrobić? Jak ty mówisz, sorry. Zabawić? Nie chciałem tego powiedzieć. Ty sobie żartujesz? Nie o to czyli, mi chodziło. Poczekaj, ja jestem tylko zabawką, czyli okłamałeś mnie. Przyrzekam jakby... Ten paradokument to jest... Najgłupsza rzecz, jaką stworzyło Homo sapiens, to jest głupsze niż TikTok. Jakby reżyser powinien dostać nagrodę Darwina za najgłupszą śmierć kliniczną mojego mózgu. Mi się tak podobał, ja myślałam, że będziemy razem. Wreszcie spotkałam kogoś niepalnego. On mi powiedział... Nie, kurz, ja wiem, ja rozumiem. Co jest, kur... Co się dzieje? Co się stało? Znajdziemy kogoś lepszego. Ja nie chcę lepszego. Mi się tak podobał. Nie, płacz. Będzie wszystko dobrze. No i teraz tak. Alkohol i narkotyki sprawiają, że obumierają tobie szare komórki w twoim mózgu. No ale dlaczego zapomnieli o tym, żeby powiedzieć, że przede wszystkim to paradokumenty sprawiają, że umiera ci mózg? Wszyscy zapomnieli, bo oglądają to już są debilami! Mycie, suszenie, modelowanie. Jeszcze przed otrzymaniem spadku od ciotki, taki luksus dla rodziny Domańskich byłby nie do pomyślenia. Za to dla ich sąsiadki, Grażyny Kalickiej, to codzienność. Kobieta niespodziewanie przychodzi do salonu, w którym relaksują się panie Domańskie. No nie wierzę! Znowu wy! Nie dość, że mieszkacie obok nas, codziennie robicie jakieś afery wokół domu, idziemy na plażę, nie ma spokoju, bo też was jest tam pełno, to na dodatek jeszcze u fryzjera. Czy ty już możesz zamknąć ten łeb? Czym tu może powiedzieć chociaż jedna postać, która nie będzie mnie irytowała, ponieważ nawet ta fryzjerka ma nożyczki wlatuowane na ręce? Co jest? Ja bardzo was przepraszam, uniosłam się niepotrzebnie zupełnie, bo jesteśmy przecież sąsiadami, krajanami, po co te kłótnie? Zapraszam was wszystkich na kolację. No w sumie... Jakby ta fabuła jest tak idiotyczna. Oni ją musieli wymyślać na poczekaniu po prostu pomiędzy scenami. Właśnie odbywa się pojednawcza kolacja dwóch skłóconych rodzin. Jak do tej pory atmosfera jest luźna i pogodna. Jak smakuje wam? No... Dobre, ale... Nie miałem pojęcia, że ludzie takie glizdy jedzą. To nie są glizdy, tylko to są krewetki. Co? Z oczami? Tak.
Dokładnie, tylko nie zjadaj w całości, bo trzeba oberwać ogon, głowę i dopiero wyciągnąć to, co jest to może w środku. Jest bardzo pożywne, to jest specjał tego rejonu. Jak można jeść krewetkę podaną całą, w sensie z oczami, z buzią? Jakby kto patrzy za coś takiego na talerzu, pomyśli sobie: ale jestem głodny! Zacznę od twarzy! Na pewno oczy mają dużo białka! Ta rodzina jeszcze mnie popamięta. Oni jeszcze będą cierpieć. Co jest? Czy ty im zapewniłaś maraton sranka? Wiemy. Panie Norbercie, a córka... Dobre, dobre, ojciec. A córka gdzie poszła? Dobre. Zaraz przyjdzie. Tak opuściła... No, nożek może wyformulować. Usiądźmy. No to, panie Norbercie. Tam to coś, co jest na talerzu. Za zgodę. Tak. Ale zrobię to całkiem. Tak, o! Ale zrobię. No i można było... Po co ta cała szopka? Po co się było kłócić? Przecież my jesteśmy normalni, z nami normalnie można żyć. Nikola, zaczekaj. Zostaw mnie w spokoju. Przepraszam ciebie, przepraszam, naprawdę. Ja nie chciałem tego powiedzieć, nie o to mi chodziło. To jest przez to, że Patrycja na mnie tak naciskała. Ja nie chciałem... To nie miało tego oznaczać, okej? Okay? Zrozum mnie. Nikola, kocham ciebie. Miłość. Miłość to jednak... Już nie wiem, czym jest miłość. Na tej kolacji byłam zła na Nataniela, ale bardzo dobrze, że za mną wybiegł, bo było warto. Dobrze, jeszcze tak 15 sekund się całujcie. Będzie na dubelek! Co ty robisz? A co ci chodzi? Zostaw ją. Z kim ty się zadajesz? Z Nikolą się Maksymilian! Ona non-stop woła tego faceta. Przecież tak, całowałem się z nią. Z nią razem jest człowiek, co ty się dzieje? Co ty od niej chcesz? A to co ona robiła z moim synem? Wy chcieliście zgodę? Wy jesteście oszulki, fałszywcy? Pytaj się, co ona robiła. A co ona robiła takiego złego? Nie przestań, tak nie może być. Co ty sobie wyobrażasz? Jak wy sobie... A co ty chcesz od niej? A co chcesz? Ale co się dzieje w ogóle? Co jest? Mama, co jest? Idziemy. Idź do kibla. Widzisz, a nawet idziemy. Nie potrafię się dobrze jesteście oszuści, fałszywi jacyś. Zgoda, pojednanie, widko jakieś. Nie dziela, córek. Co jest, córeczko? Co jest, kochanie, ale co jest? Co się stało? Kochasz go? Ale po co? Ale po co? Ale kochasz go? Ale po co? Ale po co takie fanaberie? Wczorajsza pojednawcza kolacja zakończyła się kłótnią. Tymczasem domańscy mają problemy żołądkowe. Jeju, ale co się dzieje? Nawet nie chcesz wiedzieć, nie pytaj. No całutką noc przesiedziałem w kibli. Całą noc. No co ty... No ojejku, to przez tą kolację u tych sąsiadów. Ale siostra, ty też? Ja też. A ty jak się czujesz? Tobie nic nie jest? Nie no! O, patrz, widzisz? Masz. Ale gdzie do łazienki, jak jest basen? Świeżo zakochani muszą ukrywać się przed rodzinami. Jednak zamiast czułości starają się rozwiązać zagadkę dotyczącą zatrucia domańskich. Nataniel ma pewien trop. Moja mama zawsze prosi kelnera, a wczoraj byliśmy przy kolacji, sama przyniosła wino, więc... No. Ale poczekaj, to myślisz, że ona coś dodała? Boże, gdyby ona dodała coś do tego wina, to bym po prostu jej nigdy tego nie wybaczył. No bo ja nie mam tego wina. Ja nie mogę pomyśleć, jak by ona mogła coś takiego zrobić. Ja nienawidzę swojej rodziny, ja po prostu ich nienawidzę. Musimy coś z tym zrobić. Słuchaj, Nikola, zamieszkajmy razem. Zamieszkamy razem. Ja już nie mogę. To już jest końcówka. Już. Okej, ostatnie chwile. Możemy robić co chcemy. Możemy znaleźć tutaj pracę. Polecieć do Polski. Ważne, że będziemy razem. Macie takie rzeczy w Riverdale? Mnie naprawdę boli głowa, muszę pójść po apat. Jasne jest to, że chciałabym, żeby to wszystko wyglądało normalnie, ale moi rodzice sami są sobie winni, że nie akceptują mojego związku z Natanielem. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli razem. Polecam Hawaje, jak chcecie być bezdomnymi. Mamo, Nikola napisała wiadomość. Słuchaj, Patty, wyjeżdżam ze swoim chłopakiem, przeproś rodziców, kocham was wszystkich. O, proszę. Jakim chłopakiem? Gdzie wyjechała? Ale Nikola nigdy by nie pojechała. Pięknie. Ale to jest normalne. Wy się bawicie i nawet nie wiecie, że wasza córka sobie znalazła jakiegoś gacha i wyjechała. Wiemy, jakiego gacha nasza córka znalazła, co ty człowieku opowiadasz. Jak mój syn, czy ty uważasz, że mój syn związałby się z kimś takim z waszej rodziny? No proszę, chyba wolne. Co ty chcesz od naszej córki, człowieku? Nasza córka to jest porządna dziewczyna. Uważaj.
uważaj, co mówisz sobie, porządna. Tak? Gdyby była porządna, to by siedziała z wami w domu, tak, w tej chwili. Gdybyście wy wszyscy byli porządni, to też byście siedzieli właśnie w domach, nie? Byłem w pokoju Daniela, zabrał wszystkie swoje rzeczy, więc musieli to razem zaplanować. Teraz są pewnie w drodze na lotnisko, więc proponowałbym, żebyśmy się wszyscy ogarnęli i po nich jechali. Musimy jechać, chodźcie, zbierajcie się. No, ale my nigdzie nie jedziemy, człowieku, my się nie nadajemy ale do żadnej jazdy. Córkę. My tylko w kiblu możemy siedzieć, jak ja mam jechać? Macie tabletki? Co to jest znowu? Zażyjcie te tabletki, one są przeciwko biegunce, spotykam się za 5 minut na dole. Ja nic nie wiedziałam, że moja córka się zakochała. Przecież gdybym wiedziała, to coś bym zrobiła, a teraz jej nie ma i pewnie jej nigdy nie zobaczę. Nie no, spoko, za 2 godziny będzie głodna i wróci na schabowego i ziemniaczki. Obie rodziny przyjechały na lotnisko. Na szczęście zakochani jeszcze nie wylecieli. Czemu ja z Nikolą chcemy uciec? Dlatego, że się ciągle żrecie, nie mamy innego wyjścia, dlaczego rozumiecie? Nie zaakceptujecie naszego związku, musimy to zrobić. Musicie się zachowywać normalnie, no. Ale my się zachowujemy normalnie. Jesteśmy wszyscy trochę bym polemizował na ten temat. Ej. Mamo, czy ty byś chciała coś powiedzieć o wczorajszej kolacji? Ja? A co mam powiedzieć? Tak. Bo jak wytłumaczysz to, że oni wszyscy mają rozwolnienie, a my i Nikola nie? No dobrze, dodałam środka przeczyszczającego. Nie no, trzeba jej nie zabije! Ej, tylko zauważcie, że to są dosłownie małpki. Rzuca się im banana, one wszystkie zaczynają się o niego bić. Natania, czy ty ją kochasz? Awanturami. Tak, to kocham. A ty jego? No dobrze, więc zostajecie mężem i żoną. Możecie się teraz pocałować. Wojna pomiędzy skłóconymi rodzinami jest zakończona. Nie ma obrażania, nie ma prowokacji. Wszyscy zaczynają się dogadywać. Rozmawialiśmy dzisiaj z żoną i doszliśmy do wspólnego wniosku, że tak naprawdę to jesteście fajni. A mordo, ty moja! No i super, no i fajnie, a w kieliszkach cyjanek. Dobra, to hej, znaczy cześć, naprawdę miło mi się z wami żegnać. Przeszliśmy wiele, był bardzo krótki początek, wcale nie będzie dłuższy zakończenie, po prostu cieszę się bardzo, że dotarliśmy do tego momentu. Jeżeli dotarłeś, to napisz, że przeżyłeś, dosłownie napisz komentarz, przeżyłem, Przy akurat tym odcinku jest to coś dla mnie istotnego, żeby zauważyć, ile tutaj świadomych homo sapiens rzeczywiście dotarło do końca i jeszcze tego słucha. Statystyka mówi, że oglądacie do 3/4 odcinki. Ale to tylko statystyka. Pokażcie mi, że jestem w błędzie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.